Dzień dobry Państwu, 11 dzień czerwca i dzisiaj 104. pielgrzymka do Niagara-on-the-Lake na cmentarz Halerczyków. Myślę, że Państwo już znają tę historię, ale no taka słodko-gorzka nasza tutaj historia żołnierzy, którzy rzucili się przez morze na pomoc Polsce, a potem zostali trochę po macoszemu potraktowani. Zapraszam na uroczystość. Znaczy chodźcie, bo potem tam się zrobi gęsto. Powoli. Tutaj będzie się zaczynać ten przemysł. Those unexpected moments where we'll just pause for a few moments as we await the arrival of one of our most important guests, the Reverend Father. Thank you. Czekamy na księdza. Dzień dobry, czekamy na księża, więc przepraszamy za przedłużenie. Przystąpimy do mszy świętej. We will now have the Holy Catholic Mass. The main celebrant of the Eucharist this afternoon is Father Stanisław Kszczuk. On behalf of all of us gathered here today, I wish to extend a very warm welcome to Father Kszczuk. A teraz zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy.
Nie zapominaj o Panu Bogu Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On... Słowa Ewangelii według świętego Jana. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan Bóg Twój przez te 40 lat na pustyni, aby Cię trapić, wypróbować i poznać, co jest w Twym sercu. I pamiętamy o tych, którym sprawa niepodległości Polski leżała na sercu, którzy byli gotowi oddać za wolność i niepodległość, co mieli najcenniejszego, swoje własne życie. Dzisiaj pamiętamy ich ofiarę z życia i dziękujemy za ich miłość do ojczyzny, której w tamtym czasie jeszcze nawet nie było na politycznych mapach świata. Dziękujemy i pamiętamy ich wielką wiarę i wierność temu dziedzictwu, do którego nawiązywał największy z Polaków, święty Jan Paweł II. To właśnie 10 czerwca, wczoraj była 404. rocznica, kiedy na krakowskich błoniach święty Jan Paweł II wołał: i dlatego, zanim odejdę stąd, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus w Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Papież kontynuował: proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. They are incapable of real love. They love themselves above all, but this kind of love is the śmiertelność. Zanim wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Zawsze w Twej obronie, w wolności strzelać.
Polakiem być i kochać Cię doskonnie. Kocham Cię, ziemio moja, miłuję sercem całym. Kocham Cię, święta moja, ojczyzna uczuciem trwałym. Kocham Cię, ziemio moja, i prośbę ślę do Boga. Niechaj pokoju zażywa ta nasza polska droga. Będę już powtarzał wszystkich, wymieniał wszystkich wspaniałych gości, natomiast witam naszych weteranów. Wspaniale, że jesteście z nami. W tym momencie też pamiętamy o panu Bolesławie Furajczuku, radiooperatorze Dywizjonu 303, który odszedł od nas kilka dni temu. Lord Mayor, pani konsul generalna, nasza gospodyni, pani prezes, panie generale, dowódco 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, drodzy przyjaciele stojący na straży pamięci armii generała Józefa Hallera, w tym między innymi Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, ale także SPK i wielu różnych partnerów, którzy tutaj są z nami. Panie Sołtysie, cieszymy się, że pan do nas dołączył w tym roku. Droga Polonio, drodzy przyjaciele, drodzy harcerze, bardzo się cieszę, że mogę z państwem tutaj dzisiaj być. Ksiądz proboszcz w części swojego kazania pięknie mówił o łączeniu wątku historycznego z wiarą i z wolnością. To są takie wartości, które rzeczywiście łączą nas tutaj wspólnie w tym miejscu i to są wartości, które łączą, które stały się przyczyną obecności bohaterów, rekrutów w 1917 roku tutaj i przyczyną ich wyjazdu do Polski. Naszym patronem, ale ja zawsze mówię, że również naszym mentorem, bo my żołnierze Błękitnej Brygady staramy się podążać tą drogą, którą on nam wskazał, bo dla nas jego życie i służba są najlepszym przykładem żołnierskiego patriotyzmu, bo on zawsze znajdował się na jakimś posterunku. Jak już nie był ojczyźnie potrzebny jako żołnierz, to znajdował dla siebie inne zadanie i z niego się zawsze wspaniale wywiązywał. Był także bardzo dobrym dowódcą, bo zawsze dbał o swoich żołnierzy. Interesował się ich losem, wspierał jak tylko mógł. Tak więc jego przykład jest dla nas najlepszą formą podręcznika dowodzenia, z którego zawsze staramy się korzystać. Ja mam zaszczyt reprezentować placówkę 12 z Filadelfii również, której patronem jest pierwszy oficer, który zginął na polach Szampanii, porucznik Falkowski. Jest to dla mnie też olbrzymi zaszczyt i jego ofiara była wielką ofiarą oddania życia tak w młodym wieku dla Polski. Też chcę przywołać tutaj postać naszego pierwszego wtedy prezesa, potem komendanta, a wcześniej tego, który spajał taką klamrą i sokolstwo, i czyn zbrojny Polonii Amerykańskiej, to jest dr Teofil Starzyński. Postać wybitna, lekarz, aptekarz, generał, społecznik. Mam takie wrażenie, że jeszcze niedoceniony tak do końca, jak powinien być. Tak jak jeszcze wcześniej, w okresie komunizmu, nie była doceniona rola
również czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej, ale w ostatnich latach dzięki i staraniom tutaj naszego historyka, doktora Teofila Lachowicza i wielu ludzi i rządowi polskiemu, polskim władzom to się zmienia, to dociera do społeczności polskiej. A to jest ważne. Mówienie o tej walce o niepodległość jest ważne, szczególnie teraz, kiedy poza granicami Polski turańska Rosja próbuje odebrać niepodległość Ukrainie. Po raz kolejny próbuje atakować niepodległość innego państwa. A mamy w pamięci słowa prezydenta świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, który powiedział: dziś Ukraina, jutro państwa bałtyckie, a potem przyjdzie czas na mój kraj. Ja tutaj chcę jeszcze raz powiedzieć, żeby to wybrzmiało, miałem tą okazję i zaszczyt mówić również rok temu w Parku Paderewskiego, że my jako Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, mający w tradycji ten zaciąg tych właśnie armii do Armii Błękitnej, jesteśmy gotowi. Jeżeli nie daj Boże, zaznaczam nie daj Boże, przyjdzie bronić granicy Polski, jesteśmy gotowi pomóc, oczywiście w uzgodnieniu z rządem amerykańskim, polskim, kanadyjskim, mobilizację młodych ludzi, którzy są gotowi walczyć o tą Polskę i teraz. Jestem po rozmowach z wieloma ludźmi, nie tylko członkami Stowarzyszenia Weteranów, bo my adekwatnie do wieku, do umiejętności też jesteśmy gotowi, ale z wielu młodych ludzi to jest bardzo budujące. Tak w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, że będą bronić tej niepodległości. Bo ona nie jest dana raz na zawsze. Widzę tutaj też takie bardzo akcenty optymistyczne, bo jeżeli marszałek Piłsudski niesie portret generała Hallera, to coś o czym świadczy. Jesteśmy ponad podziałami i zakończę to hasłem takim Klubu Gazety Polskiej, które również reprezentuje, i Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego. Budujmy wspólny front patriotyczny Polonia Semper Fidelis. Proszę teraz, aby osoby z wieńcami, żeby się ustawili według kolejności. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej. Następny wieniec, konsul generalna. Panią zapytać, bo dla pani to jest historia osobista, tak? Tak, to jest historia osobista, ale wydaje mi się, że wszyscy tutaj przynoszą jakąś cząstkę siebie i ojczyzny i swojej rodziny. I razem łącząc się, jesteśmy silni. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję bardzo. Ewa Elżbieta Deoniziak. Ta flaga, kiedy tutaj? To znaczy, to jest co roku mam nową, jeśli można powiedzieć, a dzisiaj jest niespodzianką, bo uwieńcza 150. rocznicę urodzin generała Hallera, który obchodzimy w tym roku. Więc jest i portret, i część Jurczyc, także będę z dumą niosła razem. Czy jest kontynuacja u pani w rodzinie? Czy jest zainteresowanie? Tak. Oczywiście przekazuję to i wnukom. Mam nadzieję, że kiedyś doczekam i prawnuków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. A to na The Polish American Congress, Western New York Division. Zarząd Główny Związku Polaków w Kanadzie. Zarząd Główny ZHP Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie. Właśnie. 3 razy 2 lata. Tak pośmiertnie.
No to już kolejny, długi raz, może 8., 9. A wcześniej? Tutaj. Wcześniej chyba też byli, tylko ja nie byłem akurat wcześniej dostępny, także nie wiem, jak to się działo wcześniej. Ile członków wiecie Stowarzyszenia Inżynierów dzisiaj? No w tej chwili nie jest to jakaś imponująca liczba, ale rośnie i mam nadzieję, że będzie znacząco. To było przed wojną, to chyba, czy nawet w czasie wojny to było około 500 osób, tak? To chyba po wojnie to było bardzo dużo. W tej chwili troszeczkę to się zmniejszyło. Liczymy na to, że młodzież dołączy do tego, młodzi inżynierowie, młodzi profesjonaliści, bo nie tylko inżynierowie. Mówimy o ogólnie profesjonalistach dołączą do... Dzieci emigranci są. O to właśnie, to jest duża liczba takich młodych, którzy tutaj właściwie osiągnęli dosyć znaczące sukcesy, a nie są jeszcze częścią. Tak? Mam nadzieję, że to się powiększy. Się zwiększy i będą też częścią tej uroczystości tej corocznej, która jest 106 lat już z kolei. So I come every year. Oh really? I ride my bike down here. Yeah. So is it important for the local community? Yes it is. You think that there are many people who know the story of the cemetery? Yes. And the camp? Yes. During the First World War? Yes. It's all written in the museum. Oh. So when it became your knowledge? When did you first time? Through the museum. Oh, okay. I would bike by here and I didn't know what it was. Oh. So I went to the museum to find out what it was. So that's where I read about it. So the museum built the awareness of... The museum's quite aware of this. There's a lot of photos and documentation of when they were training at the camp. Okay, great, thank you so much. May I have your name? Just name? Bob Strickland. Thank you so much. Thank you for coming. You're welcome. Thank you. Panie komendancie, co nowego w organizacji? Bo słyszałem, że w przyszłym tygodniu kolejna uroczystość w Michigan. Tak, ta, która się odkładała niestety przez pandemię w czasie, to jest odsłonięcie odnowienie grobów 59 żołnierzy Armii Błękitnej, którzy pochodzili z okolic Detroit. I dzięki pani Henriecie Nowakowskiej, ona zainicjowała to, IPN wyłożył pieniądze i wyremontował te groby. Oprócz tego jest pomnik na cmentarzu właśnie miejscowym poświęcony pamięci żołnierzom czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej. No po prostu to jest też miło, że się tak dużo dzieje w tej kwestii, że ta historia tych ludzi, którzy poszli walczyć w sile 22 tysięcy, to jest jako fenomen, można powiedzieć, o wolną Polskę, to ta pamięć jest przywracana poprzez różne uroczystości, tak jak tutaj dzisiaj po raz kolejny w Niagara on the Lake, na tym skrawku polskości, na tym cmentarzu, tak jak za tydzień będzie w Orszak Lake. Bo to były groby raczej zapomniane, ludzie tam nazwiska trzeba było odszukać. Było tak? Nazwiska trzeba odszukać, ale przez cały ten okres opiekowała się tymi grobami właśnie córka jednego z tych żołnierzy, ta pani Henrietta Nowakowska, i ona właściwie doprowadziła swoim uporem do tego, że polskie władze się tym zainteresowały i złożyły na to fundusze. To dla niej przede wszystkim trzeba chylić czoła o to, że doprowadziła do tego. Sądzi pan, co trzeba zrobić, żeby w Polsce ta pamięć właśnie, bo może generał Haller jest znany, i natomiast no, czyn zbrojny Polonii Amerykańskiej to jest raczej sprawa dla historyków, a nie w powszechnej pamięci. Ale to się na szczęście zmienia w ostatnich powiedzmy dziesięcioleciach, i też tutaj ukłon do strony polskich władz, bo nawet minister Jan Dziedziczek, który odpowiada za Polonię, kosztem jego staraniom, jego ministerstwa została wydana właśnie taka historyczna książka mówiąca o historii czynu zbrojnego i Armii Błękitnej 3 lata temu, i to jest rozsyłane i po placówkach, po szkołach. Właśnie, to nie powinna być część programu nauczania po prostu. To jest właśnie inna kwestia. My rozpoczęliśmy akcję jako Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, złożyliśmy wniosek do ministra Edukacji Narodowej w ubiegłym roku, byłem w ministerstwie, przekazałem, teraz był jeden z dyrektorów wydziału w amerykańskiej Częstochowie, też o tym jeszcze przypomnieliśmy. I według ostatnich rozmów to wyszło na to, że w podstawie programowej jest to. Tylko że to daje możliwość interpretacji dla nauczycieli, którzy się zajmują bezpośrednio, że mogą to pominąć, mogą to włożyć. To już jest kwestia indywidualna. Ale w podstawie programowej nauczania historii jest ta część o czynie zbrojnym Polonii Amerykańskiej.
Panie komendancie, pan będzie za tydzień? Tak, będę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo miło. Thank you to all the organizations and the representatives for the laying of the wreaths here this afternoon. I would ask that everyone please stand. W sposób szczególny wspominamy żołnierzy, ochotników z USA i Kanady, którzy 106 lat temu zaciągnęli się do obozu ochotników, marząc o wolnej i niepodległej ojczyźnie. Wołamy do was, idący szlakiem ku niepodległości, żołnierzy Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, legionistów Józefa Piłsudskiego, powstańców wielkopolskich i śląskich, harcerzy i członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzieży szkolnej i akademickiej. Stańcie do apelu! Nie szczędząc ofiary krwi i życia w imię pokoju oraz walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Standing low. Present. Fire. Reload. Present. Thank you.
welcome all of you here this afternoon to the ceremony commemorating the 106th anniversary of the establishment of Camp Kościuszko at Niagara-on-the-Lake. I now invite the Lord Mayor of the town of Niagara-on-the-Lake, Ontario, Mr. Gary Zalepa, to come to the microphone to bring greetings and to deliver his remarks. And so it's a small thing that people in Niagara-on-the-Lake were able to bring some of those Polish soldiers into their homes as billets. There's many families that are still here today. Now the Sherlocks, they brought people into their home, let them stay here in Niagara-on-the-Lake and help them get trained and ready. And the band, we thank you for the band for the music. The band that was here in 1917 stayed at the Masonic Lodge, just around the corner. And they were welcome there, and they were fed there and they were housed. So this is the small things that the residents in Niagara-on-the-Lake did to help out and be part of that. And we want to recognize that sacrifice. We're truly pleased to be recognizing this occurrence and memorizing and memorializing this. Muszę się pana zapytać, dlaczego pan tutaj przyszedł dzisiaj? Pan co przyjechał akurat, bo synów mam w harcerstwie i oni tutaj byli. O, byli na biwaku w St. Catharines, no i dzisiaj tutaj. A który to już raz tutaj? Pierwszy raz. Oni są w harcerstwie, zaczęli chodzić jak się zaczął COVID, także niestety tak tutaj się... Ale tak... pan padł tutaj pierwszy raz. Ja jestem pierwszy raz i dzieci tak samo. Kiedy się pan dowiedział w ogóle o czymś takim, że to było tutaj w Ameryce? Wie pan co, ja słyszałem o tym... dosyć dawno, ale tak... W Polsce jeszcze? Czy... Nie w Polsce. Ja tutaj jestem od dłuższego czasu, także za dziecka przyjechałem. No i jak teraz dzieci w harcerstwie się zaczęli uczestniczyć, no to dużo więcej w takich imprezach uczestniczymy. I wtedy pan poznaje tę historię. Dokładnie tak. Rozumiem. Jak się panu podobało? Super, super. Mhm. Szkoda, że nie ma więcej ludzi, ale bardzo fajnie. Super. Proszę pan przedstawić imię? Maciek Janus. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.